Witam wszystkich serdecznie. Moim gościem jest Wiktor Domański. Witam, Wiktorku. Witam. Wiktor jest podopiecznym trenera Igora Sikorskiego, który w spektakularny sposób w ten weekend wywalczył sobie tytuł mistrza okręgu lubelskiego w boksie w kategorii kadet 75 kilo. Wiktorku, opowiedz, jak to się stało, że trafiłeś tutaj do nas do Pako? A jakoś tak. Mój brat trenował tutaj w Pako. Stwierdziłem, że też spróbuję. I poszedłem, spodobało mi się. Trenuję już 8-9 miesięcy około. Z tego, co mówił przed chwilką trener Igor Sikorski, na początku wstydziłeś się? Jakieś miałeś opory? Jak to było? Nie, no nie, ale tak. Myślę, nie umiem się dobrze wypowiadać i tak wyszło. Nieważne, że się nie umiesz wypowiadać, ważne, że masz zacięcie, że masz cios. Powiedz mi tak, jakie miałeś oczekiwania? Stresowałeś się teraz przed tak ważnymi mistrzostwami? Jakoś nie za bardzo. Myślę, tak podeszłem do tego tak na luzie. Na luzie. No i udało się. A powiedz mi, jak się przygotowywałeś do samych treningów? No starałem. Dawałem z siebie wszystko. Chodziłem codziennie. No i wyszło. Udało się wygrać. Wiktor rozpoczął treningi na boksie w naszej grupie dla najmłodszych na początku, dla początkujących, tak? Tak, zacząłem. A później przyniosłem się dla starszych po paru miesiącach. Po paru miesiącach. W której grupie ci się lepiej trenuje? No jednak dla starszych, bo to jednak więcej tam się można nauczyć, więcej osób w moim wieku powiedzmy, i tak lepiej jest. Treningi open dla starszych fighterów odbywają się w naszym klubie przy ulicy Zana 72 o godzinie 9.30, a także 15.30. Którą godzinę preferujesz? Ogólnie jest jeszcze o godzinie 20. Tak, opowiedz właśnie. Gdzie? Przy Kiepiury 72. Kiepury 5B, spokojnie. A, 5B. No i ja tam na 20 zawsze chodzę. Dużo jest osób, a jest też fajny klimat. Dlatego tak lubię o tej godzinie. A powiedz mi taką sprawę. Mistrzostwa okręgu to chyba początek. Powiedz mi, jakie plany na przyszłość swoich treninga? No będę starał się startować jeszcze w różnych to olimpiadach. Jest jeszcze, na olimpiadzie będę startował. No, jak się uda wygrać, to jadę na Mistrzostwa Polski. Mam nadzieję, że coś... Czyli połknąłeś Baksela boksu? Tak, połknęłem. Mam nadzieję, że o Wiktorku jeszcze nie raz usłyszymy. Coraz więcej tytułów. Zobaczymy, jak podglądniemy dzisiaj, zobaczymy, podejrzymy, jak trening wygląda. No może... Proszę bardzo. Dobrze. Wiktorek jest troszkę zestresowany, nie ma się co przejmować. Jeszcze będziemy się rozwijać pod tym względem. A więc dziękuję ci za rozmowę. Gratuluję jeszcze raz. Dziękuję. I do zobaczenia. Do zobaczenia. Dobrze.